Konnichiwa, dziś witam się z wami w języku japońskim, dlatego że pokażę wam, jak przygotować japońskie lody mochi. Do przygotowania lodów mochi potrzebne będą jedynie dwa składniki. Z jednej strony będzie to mąka z ryżu kleistego, inaczej nazywana mochiko. Taką mąkę od jakiegoś czasu można znaleźć w niektórych polskich sklepach. Jeśli w waszym sklepie jej nie ma, to z łatwością znajdziecie ją w internecie. Poza tym potrzebne będą również lody. I tutaj, wybierając lody, determinujecie smak waszych mochi. Ja wykorzystuję dziś lody wiśniowe, ale później pokażę wam jeszcze, jak wykorzystać lody śmietankowe i odrobinę matchy, aby przygotować mochi o smaku matchy. Poza tym przyda się również odrobina skrobi. Może to być skrobia kukurydziana albo ziemniaczana. Potrzebna ona będzie do tego, aby ciasto łatwiej się wałkowało, ale zanim będziemy je mogli wałkować, powinniśmy je przygotować. Przygotowanie rozpoczynamy od tego, aby lody przerzucić na patelnię, a następnie włączyć pod nią niewielką moc i pozwolić lodom się rozpuścić. Jeśli chodzi o lody, to do przygotowania mochi możecie wykorzystać dwa rodzaje lodów. Jeden rodzaj lodów może posłużyć wam do przygotowania ciasta, a drugi rodzaj lodów możecie wykorzystać jako nadzienie. W ten sposób możecie łączyć ze sobą dwa jakieś smaki, tak aby wasze mochi były jeszcze ciekawsze. Gdy lody na patelni się rozpuszczą, pora rozpocząć dodawanie do nich mąki ryżowej, cały czas mieszając, tak aż wszystko się ze sobą pięknie połączy. To, jak dużo lodów będzie potrzebne, może zależeć czasem od konkretnego producenta. Jeśli zauważycie, że na waszej patelni jest nieco za sucho, to wtedy lodów możecie dorzucić. Jeśli dorzucicie ich nieco więcej na początku, to też nic złego się nie stanie, ponieważ nadmiar wody odparuje. Wszystko powinniście mieszać przez kilka minut na takim niewielkim ogniu. Masa podczas mieszania i podgrzewania diametralnie zmieni swoją konsystencję. Początkowo będzie taka bardzo kleista, z czasem połączy się i będzie taka jednolita. Będzie miała taką gładką konsystencję i kiedy dotkniecie ją palcem, zauważycie, że wasz palec się do tej masy nie przykleja. To znak, że masę można przerzucić na stolnicę i rozpocząć formowanie ciasta. Do przygotowania ciasta najlepiej nie wykorzystywać stolnicy drewnianej. Jeśli nie macie stolnicy silikonowej, to zróbcie to po prostu na kuchennym blacie. Stolnicę albo blat powinniście wcześniej podsypać również obficie skrobią kukurydzianą lub ziemniaczaną. Ciasto przed przełożeniem na stolnicę możecie jeszcze sobie dodatkowo parę razy w rękach wyrobić. Poczujecie, że jest ono bardzo, bardzo delikatne. Kiedy przerzucicie je na stolnicę, posypcie je jeszcze odrobiną skrobi ziemniaczanej albo kukurydzianej, a następnie bardzo delikatnie, za pomocą wałka, rozwałkujcie. To, jak cienkie będzie ciasto, zależy od was, ale nie może być zbyt cienkie, ponieważ będzie się rwać. Ja w tym momencie mam już taki placek o średnicy około 25 cm i teraz za pomocą takiej miseczki wykroję sobie z niego kółka. Ja wykorzystuję miseczkę, która ma około 12 cm średnicy. Z niej wyjdą takie dość fajne mochi. Powinienem mieć tutaj 4 sztuki plus ekstra ciasto, które mogę zagnieść i albo przygotować takie mochi bez nadzienia, albo z kolejnej kulki zrobić kolejne mochi. Wykrojone kółka przełóżcie sobie albo do jakichś niewielkich miseczek, albo do takiej foremki na babeczki. Wstępnie wyłóżcie to wszystko folią spożywczą, tak aby później łatwiej było wam formować wasze mochi. I teraz, kiedy ciasto jest już gotowe, mogę wypełnić je lodami. Dość obfitą porcję lodów wkładacie do środka, a następnie wszystko zawijacie i formujecie kulkę. Następnie powinniście wyciągnąć je z folii, odłożyć na jakiś talerzyk lub do zamykanego pojemnika, który odłożycie do zamrażarki. Mochi do zamrażarki powinniście odłożyć na co najmniej godzinę, a dobrze, jeśli spędzą tam 2-3 godziny. Z racji, że są to lody, możecie przygotować je sobie wcześniej i wyciągnąć w dowolnym momencie, kiedy będziecie mieli na nie ochotę. Wtedy najlepiej przechowywać je w szczelnie zamykanym pojemniku. Przygotowanie lodowych mochi o smaku matchy jest stosunkowo łatwe. Wystarczy do mąki kleistej dodać matchę. To, jak dużo matchy dodacie, determinuje to, jak bardzo będą one intensywne. W przypadku takich lodów mochi o smaku matchy wykorzystuję raczej lody, które mają smak neutralny. Najlepiej sprawdzą się tutaj lody śmietankowe. Ja w tym momencie zabieram się za robienie i widzimy się za jakieś kilka godzin, kiedy jedne i drugie będą już gotowe. Po około 2 godzinach w zamrażarce można mochi wyciągnąć i przekroić je na pół. Zazwyczaj podaje się je na takich niewielkich talerzykach. Jeśli chcecie, możecie posypać je na przykład matchą. Są świetnym dodatkiem do herbaty. Najczęściej jedzone są za pomocą takich ozdobnych patyczków, ale jeśli ich nie macie, możecie wykorzystać zwykły widelec. Są pyszne, jednego z nich już sobie spróbowałem, ale nie mogę doczekać się tego, aby zjeść kolejnego. Więc teraz się już z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.